Hej, z tej strony Gruslu, wracamy do Kenshi. Nasza Helga dotarła już do baru Smugglers, bar Smugglers, czyli do baru Smugglerów, bo wyruszamy oczywiście powoli na ziemię United Cities, bo musimy troszkę tam podszkolić się, zanim ruszymy na Holy Nation. A nie ma nic prostszego, niż wyruszyć w pustynne piaski, by tam móc ponapierdzielać się z budującymi bandytami lub innymi stworzeniami. Przy okazji mamy też zapas dosyć sporej ilości haszyszu, które mamy zamiar tam sprzedać za dosyć przyzwoitą gotówkę, więc nie ma co dalej zwlekać i wyruszamy w podróż. Oczywiście po drodze trafiliśmy na kogo żeby innego jak bandytów pustynnych. Wykorzystamy to, to jest zawsze jakieś dodatkowe miejsce, by móc poćwiczyć nasze kopniaki i kolanka, które wchodzą w przeciwników. Jak widzicie, już zaczynamy dosyć ładnie one-shotować. To jest dosyć przerażające. Ale już powoli też nas trafiają. Ale nie szkodzi, powinniśmy sobie dać radę. No, teraz to już się zaczyna powoli masakrowanie przeciwnika. Wow! Nie mam jakoś super tych statystyk już zrobionych, ale jednak robi to swoje. O, jak wjechała z buta mu w klatę. Jeszcze. Trochę dostajemy, mamy za słabe uniki porobione. Trzeba będzie podszkolić się w unikach. Bo jednak Matrix nam nie wychodzi jeszcze tak dobrze. Ale reszta rzeczy, no tak, powiem wam, że już całkiem. Tym bardziej, że no, ładnie wchodzi to. Tylko te strzały z dystansu nas troszkę bolą. Na szczęście nie trafił. A my teraz, hops, pięknie oberwał. I kto tu jeszcze został? O, jeszcze kilku. Akurat mamy możliwość podejść w miarę blisko, zanim strzeli w nas. Uuu, dostaliśmy coś bardziej... Ała, 191 obrażeń, jakim cudem! Nasza Helga się rozzłościła po tych pająkach. Tenik z pająkami udał się całkiem. Jak widzimy, jak ataki wchodzą, to no wchodzą i to dosyć grubo. I zaraz kolejny będzie leżał. Dobra, no i co? Tutaj widzę, że pan złamana ręka, złamana noga, to jeszcze go troszkę podobijamy. Okej. Okay. No właśnie urwaliśmy nogę. On stracił nogę. Jak do tego doszło, nie wiem. Skorzystamy tego jakże wygodnego łoża, by przez chwilę sobie odpocząć, zanim ruszymy w dalszą podróż, gdyż tu ja widzę, że jeszcze czeka kilku chętnych, byśmy sprawdzili sobie nasze kopniaki na ich siedzeniach, więc trzeba sprzedać parę klapsów na dziąsło. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay, kolanko już jedno wbiło. Tu już kolejny... Ja, jak ładnie, no proszę bardzo, rozzłoszczona Helga. No dobra, nie wiem, czy jest sens go godzić, już ma ręce połamane, dwa ciosy dostał tylko na dłonie. Nie wiem, czy ona zdąży go trafić w tym momencie. No właśnie, zrezygnowała. Bo tutaj jest jeden chętny, który chce dostać klapsa. Dobra, leży i teraz drugi. Okej. Okay. I ten się wybudził, więc on też dostanie kopa w dupkę. O, no, naskoczyła na niego. Dobra, już zostaw tego, już nie biegnij za nim, to nie ma sensu. Nie ma sensu, on już leży. Te ataki są coraz niebezpieczniejsze, a my jakoś super statystyki jeszcze rozwiniętych nie mamy. No to ruszamy w dalszą podróż. I tak dotarliśmy do kolejnego miejsca naszego podstoju. Jesteśmy w Way Station, jesteśmy coraz bliżej głównego miejsca, do którego się udajemy. W tym wypadku ruszymy gdzieś tutaj w tereny, poszukać właśnie miasta, którego będziemy mogli sprzedać zapasy naszego haszyszu, które tego tak nazbieraliśmy. Trzeba będzie oczywiście poszukać odpowiednich miejsc, które będziemy mogli to spieniężyć jak najbardziej. No ale to jeszcze kawał drogi nas czeka przez tą niegościnną pustynię, więc nie ma co dalej zwlekać i ruszamy w dalszą podróż. Oczywiście po drodze spotkaliśmy na pieski, które nas gonią, ale w sumie czego my się boimy? Powinniśmy psom raczej dać radę. Bardziej, że to są tylko piesełki. O Jezu, dobra. Jednak to nie są zwykłe piesełki, są piesełki, które gryzą po kostkach. Mam nadzieję, że szybko je położymy. To chociaż troszkę... Ujej. Trochę tak mocno trafiają nas w łapy. Aby trochę poprawić naszą zbroję. Albo lepiej się bronić. Tak na razie to widzę, że... Ła! Mocno kąsają te bydlaki śmierdziele. To naprawdę. Jakbyśmy tak zaczęli tłuc, to by byłoby fajnie. A jak na razie widzę, że bardziej robimy uniki. Tak, bardziej uniki, tak. I jednego tylko. Plusy i minusy walki z bliska, nie? Tym bardziej, że... No... Jakbyśmy więcej uników, może trzeba podszkolić się bardziej w unikach, byśmy bardziej mogli się bronić. Jej, jak on jeszcze długo stoi, ten zwierz. Oj, troszkę
Troszkę to niebezpieczne. Dobra, jeden w końcu padł. Jezu, jakie one głośne, zapomniałem. Dobra, jeden w końcu padł. Może zaraz położymy następny. Dobra, następny leży bardzo ładnie. Jeszcze zostały dwa piesełki. My trochę wzmocnimy się w naszej super walce. Ło, jaki wjazd. I z łokcia, dobrze. I z nóżki. No i pięknie, udało się. Ładnie to poszło. Powiedzmy, ładnie to poszło, bo trochę jednak dostaliśmy. O, pies się obudził. Jak pies się obudził, to trzeba go znowu zdziesiątkować. Pyk, pyk. U Jezu, jeszcze stoi? Jakiś chyba mocniejszy był. O, już teraz na pewno nie wstanie. Ale przy okazji, jak już tak żeśmy napastwili się, zabierzmy z nich te wszystkie pyszności, jakie mają, jakie oferują, czyli skórę, kły, mięso i w sumie to wszystko, co one oferują. I zrobimy sobie tu przymusowy odpoczynek. Zrobimy sobie małe ognisko przy okazji, żeby trochę napiec tego mięsa, które teraz znaleźliśmy. Nasza postać sobie trochę odpocznie i wyruszymy w dalszą podróż. Dobra, dotarliśmy do miasta. Teraz pytanie, czy będą chcieli nas przeszukać? Trzeba będzie uważać, więc zaraz zobaczymy. No i pięknie, udało nam się wejść do miasta bez problemu. Teraz musimy tylko znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie będziemy mogli przehandlować nasz towar. Akurat miejsce jest tutaj. Shinobi Thieves bardzo chętnie skupują haszysz przy przyzwoitych cenach. O, nawet na wierzchu już jest pan. Bardzo dobrze, mnie to bardzo cieszy. Zobaczmy, co tutaj masz, kolego. My mamy tu bardzo dobre rzeczy. No i wszystkich ci nawet nie sprzedamy. Jeszcze pozbędziemy się tych rzeczy. Masz tu, proszę bardzo, Assassin's Wrist Blade. To może nam się przydać. Bierzemy, zawsze dodatkowa rzecz. I masz tutaj Black Chain Shirt i Black Chain Mail. Tylko nie jest to jakoś super dobrej ochrony. 5000, a to 5000. Drogie mimo wszystko. Standard i standard. Weźmiemy sobie raczej to. Zobaczymy, jak będziemy teraz wyglądać w tym. No, powiem wam, że przyzwoicie. Może być. To sprzedamy. Będziemy mieli już jakąś ochronę na ręce. Bo trochę dostawaliśmy ostatnio. Dodge skill trochę nam upadnie. Ale nie ma takiej tragedii, jakbym myślał. Mamy jakieś jeszcze plusy zachowane. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, możemy faktycznie pójść i odpocząć, ale że wydałem trochę pieniędzy na tą chwilę, to możemy jeszcze sprzedać im trochę rzeczy. Więc wyzbędziemy się jeszcze tego. Jeszcze tej koszulki się wyzbędziemy. No i pięknie, udało nam się trochę jeszcze wyzbyć tych towarów. Resztę rzeczy sobie na razie zostawimy. Próbujemy pójść do jakiegoś zwykłego baru, sprzedać jeszcze część rzeczy, co nam się tu nagromadziło. Nie jest tego zbyt dużo. Jej, jaki pełny tłum tutaj dzisiaj. Zobaczmy, show me what you got. Damy wam zapas właśnie alkoholu, bo macie, tego nie lubicie. Zdrowego też sprzedamy. O, jajo możemy też sprzedać, nie jest nam w sumie potrzebne. A ktoś nas tutaj zaczepia. U, jest jakiś. O, z United Cities. Z United Heroes będą nas ganiać, bo nie jesteśmy ludźmi, hehe. Niech się gonią. Zobaczmy, czy tu jest jakiś sklep. Bo chciałem zobaczyć, czy mamy możliwość zakupu czegoś jeszcze. O, tutaj jakieś ciuchy możemy zakupić. Więc sobie sprawdzimy. On będą zaraz biegać i nas tu zdenerwować. Będą się później zatokować. To nie mógł z nimi walczyć oczywiście. Ale na tą chwilę olejemy ich, mówiąc delikatnie. I pogadamy sobie z panem sklepikarzem. Pokaż pan, co tutaj masz ciekawego. Czy masz tu coś ciekawego? No nie widzę, żebym miał coś ciekawego. No nie ma nic ciekawego. No co, Rust Chainmail to nam niepotrzebny. Mam już tego standard Blacknet, jest nawet lepszy niż ten. Czy coś tu jeszcze? Jakieś lepszej jakości? No niby High Grade'a ma jakiegoś. Letter Tultun, tak jakby miał. Dobra, jest nawet. Ale zobaczmy to. 12, 29, 70. 15, 25, 60. No zobaczymy. Czy coś tu jeszcze innego masz, kolego? Letter Shieldy. Turtleneka nie ma nic lepszego. No słabo. W ostateczności można by kupić tego High Grade'a. Chainmail. Ile on kosztuje tam? 17 tysięcy. Mamy 42, więc można by teoretycznie wydać na to. By mieć ten pancerz trochę lepszy. O, na tej zasadzie. Trochę już ta ochrona nam wzrośnie.
O, i ten karbasz też ładnie wygląda, ta też dodatkowo ochrona na naszą rędną, jedną z rąk. Tylko tak, no, Black Knight Chain... No niby troszkę lepsze niż to, co mieliśmy, niech będzie w takim razie. Nic tu ciekawego już nie dokupimy, trzeba będzie poszukać w innych miejscach. Na razie sobie, o, dali sobie nam spokój. Jest bardzo dobrze. Więc, no, zadanie w sumie wykonane, dotarliśmy. Jeszcze możemy zobaczyć, czy tutaj coś jest ciekawego. Nie widzę, ale możemy tą stroną wyjść, żeby już nie wchodzić tamtą stroną. Na wszelki wypadek, jakby jakieś problemy robili nam to, że my tu przechodzimy sobie albo wchodzimy. Będzie na pewno to jakoś bezpieczniej. Czy to United Cities? Nie, United Heroes wybiegają. Oby tutaj nic się nie wydarzyło złego podczas naszego opuszczania miasta, ale powinno być dobrze. Nie są zbyt zainteresowani. Oho, już zaczyna się, już będą chcieli z nami walczyć. Trochę odbiegniemy od miasta, żeby nie było. Tam w oddali widzę jeszcze ktoś jest. A, wolni handlarze. Dobra, ziomuś, czego ty chcesz od nas, co? No już jestem, czego chcesz? Już? 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 Tak? Chcecie ze mną powalczyć? Zero? Zero? Tak? Dobra, no, tak myślałem. Patrz, no będą biec za mną i mnie wyzywać, tak? Dobra, wiecie co? Olejemy ich ciepłym moczem i biegniemy. Jak będą za nami biec, to po prostu ich gdzieś tam uwalę za chwilę. Jeszcze za nami biegną. Nie znudzili się. Zejdźmy gdzieś niżej, żeby nikt nie był na widoku. Jesteśmy już w kotlince. O, pięknie. I powinni nas widzieć przynajmniej. No, przesuniemy się trochę dalej od centrum. Dobra, tu już nie powinno być problemu. Jak tak nas wyzywają? Helga nie lubi tego. To teraz zrobimy z nim porządek. Co teraz? What the hell? Teraz się boisz? Teraz się boicie? Tak? Dobra, to zaraz wam zrobimy mały pokaz naszych umiejętności wojowniczych. No, śmiało. Ktoś jeszcze? O, kopa. Tutaj. Pięknie. Czy ty mu właśnie złamałaś nogę? Helga kopnęła z taką siłą, że jego noga gdzieś zniknęła. I co? I pan teraz... Nie chce pan teraz walczyć? Teraz pan ucieka? Nie ma ucieczki. No. Któryś jeszcze wstał? O, proszę bardzo. Jeszcze wstali? No to troszkę jeszcze ich poprawimy. O, pan tutaj bez nóżek już taki nie jest ciekawy, już tak nie chce wyzywać. No i co? I się przekonali, że nie warto. Ale, ale on już dostał. Zaraz nie będzie co z niego zbierać. O, już ręki nie ma. Wiecie co, no to dosyć smutna sytuacja, gdyż Helga zrobiła z niego praktycznie już kanupka, jemu jedna ręka została. I 17 tysięcy sekund. Wiecie co? Ja go podleczę. Może go uratujemy. Ty, uratowany. On będzie... No ogólnie rzecz biorąc... Będzie żył... Ale 17 tysięcy sekund knockout. O Jesus, takiego jeszcze nie spotkałem, nie? O, ten ma playing dead, to sobie go podleczymy w ten sposób. O, wstaje. No to teraz zostanie bąk znowu. Piękny kopniak. I jeszcze w twarz. Dobra, gdzie ty biegł? O, ten wrócił, co nas wyzywał. No to jeszcze raz. Wiecie co? Mam w takim razie misję, trzeba ich rozwalić. United Heroes. No, należy im się w takim razie koksaniec za to, co nas wyzywali. Jednego trochę za bardzo sponiewieraliśmy, bo stał się człowiekiem kadłubkiem. Z jedną ręką. No to może nie do końca człowiek kadłubek, ale już mu bliżej niż dalej. No, zabierzemy mu, żeby nie mogli się zbytnio... Jeszcze leczyć. Troszeczkę tylko ich podleczę. Tak dla, wiecie, zasady. No i troszkę się też podłatałem, bo coś tam jakieś, żeby zakażenie się wydało. I ruszamy oczywiście na pustynię szukać gildii tych bohaterów, rasistów. I Helga im wytłumaczy, że rasizm jest zły. Dobrze, trafiliśmy do kolejnego miasta. Tutaj zrobimy odpoczynek. Próbujemy sprzedać resztę rzeczy, jakie nam się trafiły. No i liczmy na to, że dostaniemy jakąś informację, gdzie mogą być ci... Dali gildia tych herosów całych. O, przy okazji mamy blisko naszych towarzyszy przyjemnych z Shinobi Thieves, więc możemy podejść tutaj, dać trochę gratów, które nam się jeszcze zostały z haszyszu. O, tutaj jest pan, więc jak najbardziej podejdziemy.
i wyzbędziemy się towaru. Więc mamy tutaj coś na sprzedaż, kochany kolego. Masz tutaj zapas cały. No i znowu 15,36,60, a tu 12,29,70. Niby to jest lepsze. Ciężko powiedzieć. Niby Blunt Resistance ma niższy, ale Cut Resistance ogólnie ma lepszy. No i dilemma. Tutaj High Grade'a mamy, a tu mamy co? Standarda. To sprzedamy, w takim razie to dokupimy, żeby mieć lepsze troszkę. I się sprzedamy resztę tych haszyszu, no już więcej nie sprzedamy. Myślę, czy by nie przejść na lżejszy plecaczek, żeby nie biegać z tym dużym plecakiem. Więc jeszcze się zastanowimy, ale nie będziemy mieli zbyt dużo miejsca na noszenie gratów naszych, więc na razie poczekam z tym pomysłem. Lepszych rzeczy tutaj nic ciekawego nie ma. No zastanawiam się, to czy jednak to. Niby, zobaczmy, to ma 63, to nie potrzebuje. Dodge skill 90, extended effect 85. 85, 90, dodge skill. Jedyny plus jest tego, że jest to trochę tańsze. To mogę gdzie indziej sprzedać. No wartość jest ta niby trochę wyższa, no ale Cut Resistance efficiency spada. Ale jest bardziej klimatyczny, więc ja sobie podmienię. Najwyżej zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. No bo w tym czarnym lepiej to wygląda niż w innym, nie? Jakbyśmy założyć mieli między tym a tym. No patrz, no teraz nie przełączę. O, no to zostaniemy przy tym czarnym jednak. Więc take a look. Damy ci resztę haszyszu, bo mogę. To zostawimy. Jak będzie okazja, to jeszcze tutaj może dokupimy, może coś, jakieś garderoby, może jakieś spodnie trafimy lepsze. Ale na tą chwilę to będzie wszystko, więc do zobaczyska w następnym odcinku.